Siemanko, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś miałam nagrywać top model, ale okazało się, że linki, które miałam do pobrania, które załatwiał mi Bartek. Bartek, wielkie dzięki z twojej strony. Słuchajcie, mam jedną taką osobę, jednego widza, który podsyła mi odcinki top model. Gdyby nie on, do tego top model w ogóle by nie było. Jestem bardzo wdzięczna. I niestety nie ściągnęłam wszystkich odcinków naraz i teraz czekam, aż Bartek prześle mi je jeszcze raz. Więc z dzisiejszego nagrywania top model nic nie wyszło, ale to nic, dlatego że mam zupełnie inny pomysł. Słuchajcie, pojedziemy dziś na plażę. Ja już właśnie się spakowałam, która nazywa się Pickstone Beach. Ja tam kiedyś byłam, ale dawno temu, to było ponad rok temu i zrobimy sesję do Hati Hati. I dziś pojawią się wskazówki dotyczące tego, jak pozować, jak dobrze wychodzić na zdjęciach. Robimy rozgrzewkę. Tych wskazówek na początek będzie tak mniej więcej, nie wiem, 3-5 wskazówek, coś takiego. Mam nadzieję, że to będzie dla was coś ciekawego i po prostu uda mi się przemycić jakieś takie ciekawostki w odcinku vlogowym. Dodatkowo mam bardzo dużo fajnych wzorów rzeczy do pokazania. Mam między innymi sukienkę, której teraz nie widać, ale zobaczycie ją trochę później. Cieszę się, że wrócimy na tamtą plażę. Tam będzie czarny piasek i będzie też dużo palm z tego, co pamiętam. Bo ja mam dosyć słabą pamięć i jeżeli coś będzie nie tak z tamtą plażą, to pojedziemy na kolejną. Ta plaża jest położona ode mnie mniej więcej jakieś 30-35 minut na północ i będziemy na tym samym wybrzeżu, na którym ja jestem, tylko właśnie troszeczkę wyżej. Także nie ma sensu, żebym przedłużała. Jedziemy! Dojechałam już na plażę. Jestem mega obładowana, więc widać to czy nie widać? Nie wiem, czy teraz będzie widać. Tutaj mam jeszcze torby kilka. I teraz muszę znaleźć jakieś takie spokojne miejsce, żeby się rozpakować. Ojeciu. A teraz, kurczę, jeszcze cały czas rzeki wylewają. Już powoli zaczyna się robić spokojniej, ale zobaczcie, muszę teraz przejść tutaj z tego jednego brzegu na tamtą drugą stronę, ale no, powinno się udać. Nie jest jakoś, chyba nie jest dzisiaj głęboko. Kurczę, mogłam od drugiej strony w sumie podjechać na tą plażę. W każdym razie piękna pogoda. Dawno nie byłam na tej plaży. Myślę, że będzie naprawdę fajnie. I tutaj zaczyna być coraz więcej palm. Więc cieszy mnie to bardzo, bo ja uwielbiam palmy. Dawno mnie nie było na plaży w tej części. I zobaczcie, nie, zapomniałam, że ta plaża to... To nie jest ta, na którą ja chciałam przyjechać, więc postaram się wejść tutaj na górę i może będzie widać palmy, które są z drugiej strony i wtedy byłby ładniejszy obrazek, więc wspinamy się. Ojejcie, mam nadzieję, że nigdzie nie spadnę. Zobaczcie, jaki kaktus tutaj jest ładny. Dobra, stąd może będzie ładniejszy widok, bo zobaczcie, jakie ładne palmy są w tle. Zawróciłam jednak, wiecie co, trochę, bo tak sobie pomyślałam, bo tutaj przypływy i odpływy dość szybko się zmieniają i pomyślałam sobie, nawet teraz jak uda mi się przejść przez wodę, to może się okazać tak, że później będę miała problem z wróceniem na skuter z powrotem. Tym bardziej, że wiecie, 3 kamery mam przy sobie tak naprawdę, jakieś tam inne elektroniczne rzeczy. Więc nie ma co ryzykować, że coś mi się zniszczy. No i przede wszystkim mam rzeczy Hati Hati. Ale to 8 minut jestem dalej i wiecie co, też sobie przypomniałam, teraz jest godzina za 10:12, a ja na drugą jestem umówiona na laser u kosmetyczki i słuchajcie, zrobimy chyba tak, że ja po prostu teraz szybko zrobię zdjęcia. Może uda mi się jedną czy dwie jakieś rady tam wtrącić. Później pojadę na laser i to mam tak 40 minut drogi, nawet więcej. No, to chyba porobimy tylko godzinkę zdjęcia, później pojadę tam na laser i wrócimy tutaj jeszcze. Po tym laserze sobie może skoczę gdzieś na lunch, żeby mieć trochę więcej siły i robimy zdjęcia i nawet dobrze się złoży, bo wtedy będzie akurat zachód słońca, to znaczy będzie popołudnie takie już późniejsze, wiecie, będzie się zbliżał wieczór, więc światło powinno być lepsze. Kończę gadać, bo teraz przez fajną alejkę przechodzę, zaraz wam pokażę. Here's your time to shine, oh, show me what you can do. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark.
Kurczę, ciężko to jest znaleźć jakiś dobry kadr do zdjęć. Już myślałam, że się poddam, ale zobaczcie, co znalazłam. Jak tutaj jest ślicznie i będę mogła z tymi mniejszymi palmami zapozować. One akurat mi ładnie wejdą do kadru. Ale super. Pewnie nie zdążę dużo zdjęć dzisiaj zrobić, ale to jest dobra miejscówka. Znaczy dzisiaj, wieczorem jeszcze zrobię więcej. Super, mega, podoba mi się. Złożyłam sobie tutaj statyw, ale zaraz przyczepię kamerę i ja wam opowiadałam któregoś razu, że ja robię tak, że nagrywam film, a że nagrywam, wiecie, taką trochę lepszą kamerą, to jest takiej jakości, że mogę sobie po prostu screenshoty robić z filmu, jest mi wygodniej, więc kadr zobaczymy jeszcze jak dokładnie będzie wyglądał, ale chcę złapać te roślinki tutaj, żeby było widać dżunglę balijską. No tutaj co prawda nie jest aż taka prawdziwa dżungla, ale zobaczcie, można pokombinować. Czasami wystarczy właśnie troszeczkę takich roślinek i można cuda wyczarować. Tam jeszcze jest, o zobaczcie, tam jeszcze jest taka palma pochylona, może też na niej uda się coś zrobić. Wszystko zależy od perspektywy, może naprawdę dużo miejsc fajnie ograć. Zabieramy się do roboty. Wiecie co, jednak nie potrafię tak w pośpiechu robić zdjęć. Zrobiłam kilka ujęć, mam nadzieję, że będą w miarę ok, ale zawijamy się. Jadę coś zjeść, jadę na miasto i przyjedziemy tutaj jeszcze raz na spokojnie, bez żadnego pośpiechu, bo stresuję się, że mam tak mało czasu. Trochę mi się jednak plany pozmieniały, przepraszam was bardzo. Nie pokażę wam dzisiaj sesji, dlatego że i też tego wam nie pokazałam, ale trochę się zmęczyłam tym chodzeniem po plaży, bo pojechałam w nie najlepszym momencie. No fail był od początku, muszę wam powiedzieć, dlatego że powinnam była pojechać z samego rana. Także jutro rano pojedziemy na plażę, postaram się wyjechać z domu. Chciałam powiedzieć, że o 6, ale to się pewnie nie wydarzy. O 7 wydaje mi się, że jest realne w miarę, żebym ja wyjechała z domu i wtedy zrobimy sobie sesję rano, gdzie będzie jeszcze trochę chłodniej, będzie lepsze światło i tak dalej, i tak dalej. Ale to w ogóle nie oznacza, że nic wam jeszcze dzisiaj fajnego nie pokażę. No, po pierwsze zabrałam was na plażę inną, ale też po drugie jadę teraz do Umalas. Ja tam w okolicy mniej więcej mieszkałam, to jest w okolicy, gdzie ja mieszkałam z Grażyną Januszem. A potem, jeżeli przejdą chmury ciemne, które się teraz zebrały, nie wiem, znowu będzie to widać, czy nie będzie widać, tam takie szare chmury się zbierają, o, trochę widać, więc może jeszcze dzisiaj popadać. Już pora deszczowa się niby skończyła, ale wiecie, jeszcze teraz na jakiś czas są takie przesilenia. Generalnie po tym, po wizycie na Laserze pojedziemy na plażę Pererenan i ja wam jakiś czas temu pokazywałam, że jadłam takie placuszki bananowe na śniadanie i mam na nie taką ochotę, że jadę tam właśnie sobie je zjeść i jak później, jak już tam zjem, to dołączy do mnie Alexa i planujemy sobie zrobić taki godzinny spacer po plaży, więc pakuję jeszcze kostium bikini, żeby się troszeczkę opalić. O, i taką moją spódnicę sobie zapakuję, ostatnio ją pokazywałam na koncie na Instagramie, taką siateczkę, więc będzie, mam nadzieję, ciekawie i jeszcze wam o czymś troszeczkę poopowiadam. Boże, jaki mam bałagan tam, przeglądałam teraz rzeczy dla Hati Hati, tak wszystko się wala. Jedziemy. Ja nie wiem, słuchajcie, co ja mam teraz w głowie, ale od kilku dni jestem tak jakaś, jakoś tak zalatana, zabiegana i nie mam dzisiaj wcale spotkania, nie mam dzisiaj umówionego zabiegu laserowego, znaczy zabiegu, to przesadzam. Jutro mam umówione spotkanie na godzinę 14. Ja nie wiem, co tutaj się wydarzyło naprawdę. Mogłabym sobie spokojnie robić te zdjęcia. No widocznie coś mi musi chodzić po głowie, no. Ale trudno, trudno. Tak jak ja wam mówiłam, czasami się zdarzają jakieś wpadki, czasami się zdarzają fuck-upy. Jadę teraz do sklepu, który nazywa się Ace Hardware i chcę kupić takie, nie wiem jak to nazwać, takie coś, do czego, co jest podgrzewane na prąd i wlewa się olejki eteryczne. Wiem, że mogę też takie kupić na świeczki, ale wolę na prąd kupić, bo wydaje mi się, że po prostu będzie to dla mnie wygodniejsze. I chcę, żeby w moim domu ładnie pachniało. Alexa mi też wczoraj odebrała takie kadzidełka, które się palą przez kilka godzin, więc jeszcze od niej zgarnę kadzidełka, żeby też ładnie pachniało. No już tak od chyba miesiąca się zbieram, żeby kupić te takie pojemniczki właśnie do podgrzewania olejków eterycznych. Nie wiem, dlaczego ja je do tej pory jeszcze nie mam. To akurat będzie idealna okazja, bo ja teraz tak, pojechałam z mojej miejscowości na południe i tam, gdzie jest ten sklep Ace Hardware, to jest jeszcze bardziej na południe. Ja tam aż tak często nie jeżdżę, więc teraz w sumie jestem bliżej, także wykorzystam to. Może właśnie, może to wszystko się dlatego dzisiaj wydarzyło, żebym ja kupiła ten pojemniczek na olejki eteryczne. Kto to wie? Nie wiem. W każdym razie tragedii nie ma. Jutro pojadę tam jeszcze na ten laser. Jedziemy dalej.
mam teraz taką małą zagłoskę, bo zastanawiam się, czy wziąć tutaj te, to są chyba dyfuzatory, tak się nazywa. Bo byłam kiedyś w innym Ace Hardware i było więcej do wyboru i były ładniejsze przede wszystkim. Czy kosztowały chyba właśnie jakoś troszeczkę taniej. Nie wiem, czy nie podjechać do jeszcze jednego takiego większego, ale to już będzie daleka przejażdżka. Troszkę jestem niezdecydowana, muszę wam powiedzieć. Nie wiem, co robić. Boże, nałożyłam dzisiaj olejki na włosy, takie nowe. I strasznie mi jakoś posklejały. O, spada mi ta maseczka, no. Jedziemy do kolejnej lokalizacji, jednak powiem wam, że tutaj nie masz tak dużo do wyboru tych rzeczy. A jak już wydaję pieniądze, to przynajmniej chcę mieć takie rzeczy, co mi się będą podobały. Dlaczego nie? W ogóle myślałam, że ten sklep będzie dalej, ale pokazuje mi, że teraz na skuterze tak 8 minut drogi dalej, więc pewnie jakieś 15. Ja myślałam, że będę musiała nadłożyć pół godziny, także tragedii nie ma. Jakoś dziwnie mnie nawigacja poprowadziła. Zazwyczaj podjeżdżałam pod samą Ace Hardware, a teraz jakiś taki... wjechałam w taki parking. To jest chyba wyjazd w ogóle z parkingu, więc ja tutaj nie mogłam wyjechać, a tak mnie poprowadziło. Ale to nic straconego. Bo przynajmniej sobie pochodzę. A teraz w świeżym miejscu jestem, muszę wyciągnąć telefon, będę nagrywać jednocześnie na dwie kamery. Dzięki Bogu, że mam teraz ten nowy telefon, w sensie nic, dzięki Bogu, może przesadzam, ale łatwiej mi się zdecydowanie nagrywa i teraz mogę robić i jedno i drugie jednocześnie. Jestem w jakimś takim dziwnym kompleksie, to się nazywa chyba, kurczę, nie pamiętam, Kuta Central, jakoś tak. I tutaj takie zamknięte, malutkie jakby osiedle, nawet chyba nie wiem, czy to jest osiedle, chyba nie, tu jakieś takie są kawiarnie, jakieś hotele, nie wiem, oczywiście wszystko zamknięte, tu chyba też takie mini centrum handlowe było. Ja to kiedyś widziałam, jak przyjeżdżałam chyba tędy kiedyś i właśnie chciałam tutaj się kiedyś przejść, bo tak sobie pomyślałam, że to jest fajny koncept, ale zobaczcie, jak to wygląda. Z założenia jest spoko, bo jest bezpieczniej. Raczej nikt was nie okradnie, bo są bramki przed wejściem i przy wyjeździe. Więc to mogłoby być spoko na taką uliczkę spokojniejszą, wiecie, gdzie możecie sobie usiąść na jakąś kawkę czy coś w ten deseń, bo takich miejsc tutaj moim zdaniem zdecydowanie brakuje na Bali. Teraz jak byłam w Nusa Dua, co wam nagrywałam, no to tam fajne było to. O, tutaj jedno miejsce jakieś jest otwarte. Ale to chyba tylko jedyne tutaj w okolicy. No w każdym razie, jak byłam w Nusa Dua, to tam właśnie była takie miasteczko było, że fajnie można było sobie pochodzić na spokojnie i nie musiałam się bać, że jakiś skuter zaraz we mnie wjedzie. Zobaczcie, koncept tutaj mieli naprawdę bardzo fajnie. Fajne. Tak trochę bardziej nowocześnie, to takie piękne rzeźby są. No to tego to się nie spodziewałam. Spodziewałam się, że tutaj takie ładne rzeczy znajdziemy. I jesteśmy w takim już zdecydowanie większym Ace Hardware. I tutaj pamiętam, że był bardzo duży wybór. To pewnie wydawało mi się dziwne, ale ja się za każdym razem jakoś tak jaram, jak jadę schodami ruchomymi, jak za dzieciaka. Jak byłam mała, to jeździłam na dworzec centralny, bo tam były pierwsze, chyba drugie schody ruchome. Przy Zamku Królewskim chyba były pierwsze, jak nie pomyliłam. Natomiast na Bali my rzadko tutaj mamy schody ruchome, bo rzadko kiedy budynki mają więcej niż, nie wiem, jedno, dwa piętra. No i teraz mogę sobie pojeździć, także po prostu jakbym pojechała do Disneylandu jakiegoś. Jedziemy na trzecie piętro i tam powinny być te maszynki. Zobaczcie, w centrach handlowych też są ofiary. No i tutaj to już mam przynajmniej konkretny wybór. Zobaczcie, ile tego jest. No to przyjechałam, nadłużyłam drogę i zdecydowałam się na dyfuzor, taki sam jak był dostępny w tamtym sklepie, czyli taki. On jest trochę droższy, bo kosztuje 473 tysiące, ale ma też taką lampkę LED-ową, która taki fajny klimacik da. Więc będzie taki klimat będzie. Trochę jakby się było w saunie. W ogóle pomyślałam nad takimi wzorami, zobaczcie, takimi białymi tutaj też są, ale pomyślałam sobie, że zobaczcie, jak ono, jak się ją odpali, to będzie takie klimatyczne właśnie światełko. A to właśnie po to kupuję, żeby była atmosfera. Dobra, nie zauważyłam, że na innym piętrze jest zdecydowanie więcej takich ceramicznych, które są tak tanie, tutaj 50 tysięcy. Tutaj 135 tysięcy zamiast 500, więc daruję sobie tamtą maszynkę. Tutaj są sokowirówki i teraz hit. Czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałam. Widać.
zakupy już zrobione i okazuje się, że warto było, żeby tutaj przyjeżdżać, bo ta maszynka, ten dyfuzor, nie wiem jak to się nazywa, to nie było go w tamtym poprzednim sklepie. Uff, gorąco, gorąco, piękna pogoda, zobaczcie jakie niebo. Uj, aż z tego podekscytowania kamerka mi poleciała. I koniec końców zapłaciłam, olejki kosztowały trochę ponad 50 tysięcy, to jakieś 12 zł. I jakbym wzięła tamten drewniany taki pojemniczek, to bym zapłaciła za sam pojemniczek 470 tysięcy, a teraz za wszystko zapłaciłam 155. No, także jestem zadowolona. Ładny mam ten dyfuzor. Mam nadzieję, że to tak się nazywa, bo inaczej będę powtarzać złe słowo. Jedziemy teraz na plażę zjeść pankejki. Placki po prostu. Pankejki to chyba po prostu placki, co nie? Ja kiedyś myślałam, że pankejk to jest naleśnik, ale crepes to są naleśniki. Widzicie, całe życie człowiek żyje w niewiedzy. Całe życie, już teraz się nauczyłam, ale pamiętam jak moje nauczycielki od angielskiego mówiły, że pankejk to jest naleśnik. Mhm. Przecież to są placki po prostu grube, dlatego teraz trzeba jeszcze odróżniać, mówić po prostu pankejki. A przecież mamy polskie słowo, ale ja pewnie i tak będę mówiła pankejki. Taka moja dygresja bez sensu kompletnie. Jedziemy do tego miejsca, które wam pokazywałam jakiś czas temu i tam się, jak zjem, to się przybiorę w bikini, jestem nasmarowana olejkiem i zrobię sobie jakiś spacerek ponadgodzinny. Myślę, że dzisiejszy dzień zaliczę do udanych, jeszcze nie wiadomo, bo zacięłam jakimś kolcem. Podobno nie można mówić hop, zanim się nie przeskoczy, ale ja mam jakieś dobre przeczucia co do dzisiejszego dnia. Dziwnie się zaczął, ale aktywny dzisiaj był przede wszystkim, a to jest dla mnie najważniejsze, żeby się ruszać dużo. No i jutro też właśnie pobudka wczesna i jutro zaczynamy sesję. Ja już wiedziałam w ogóle, bo jutro będę przygotowywać odcinek, w którym pokażę, podzielę się trikami, jak lepiej, jak dobrze wychodzić na zdjęciach. I ja już te triki mam w głowie, wiem, o których wam opowiem, ale postaram się, zapiszę je sobie. I postaram się jakoś tak rozplanować odcinek, żeby on był dla was bardziej czytelny. Żeby to nie był taki chaos, że o, może to zrobimy, może tamto. Zobaczymy, zobaczymy. Postaram się zrobić to jak najlepiej. Zakładam maseczkę i jedziemy do domu. Idziemy na placuszki bananowe, proszę nie trąbić, to nie na mnie. Ale już zapobiegawczo trąbią na wszelki wypadek. A po co? Przecież nie trzeba, wiem po co, ostrzegawczo. Głupoty zaczynam gadać. Tam z tego miejsca chyba na razie nic wam nie nagram, bo będzie pewnie leciała głośna muzyka, a ja jestem głodna, także zjem sobie te naleśniki, te pankejki. O Jezu, zaraz przewrócę. Jestem w tym miejscu, co wam często pokazuję, czyli na plaży Pererenan. Tutaj jeszcze są takie też lokalne stoiska. Tu może jakieś kokosy kupić, jakieś takie lokalne też jedzenie, jakieś krakersy. Tutaj z tego, co zauważyłam, to większość jednak lokalnych osób kupuje. Ja ostatnio mam trochę mniej ochotę na takie jakieś cięższe, bardziej smażone rzeczy, więc to z tego wynika. Ale na pewno mam ochotę na pankejki. Nagram się jeszcze później, jak sobie będziemy spacerować. Ale odpływ się zrobił. Zaraz wam pokażę. Wow, plaża się powiększyła dwukrotnie. Jednak nie poszłyśmy na spacer, zrobiłyśmy coś zupełnie innego, czego nie robiłam już od dawna. To się chyba domyślacie pewnie, widząc moje włosy. Teraz jest tak konkretny odpływ, a to prawdopodobnie jest spowodowane też przez pełnię księżyca. Ale właśnie zmieniają się teraz prądy, ja się na tym nie znam, natomiast tak jak wam mówiłam, pogoda się zmienia. Jest tak ciepła woda i są tak małe fale. Teraz jest bardzo dużo dzieciaków też w wodzie, jest taka szkółka surfingu, więc te fale nadal są, ale one są zdecydowanie spokojniejsze. No i tutaj na tej plaży, bo jestem teraz na plaży Pererenan, to jest niedaleko Canggu, to na tej plaży nie wiem, kiedy ostatni raz byłam tak, żeby wejść do wody. Przed kwarantanną na pewno.
Także super, naprawdę teraz się bardzo cieszę i zamówiłyśmy sobie kokosy i usiądziemy zaraz na takich leżaczkach z widokiem ładnym, żeby jeszcze się trochę opalić. Ja tak jak mówiłam, już się wcześniej psiknęłam filtrami. Kurczę, mogłam wziąć ze sobą jeszcze jedną butelkę, bo to trzeba powtarzać raz na jakiś czas. No ja co prawda jakieś 3 godziny temu się psikałam, to może jeszcze wytrzyma. Bo ja mam taki w sprayu i nie chcę go nosić, żeby się nie przegrzał ten olejek. Muszę kupić jeszcze jedną butelkę, bo teraz naprawdę mocne słońce tutaj praży. I cudownie, nie ma to jak popływać w Oceanie Indyjskim. Dogram wam się jeszcze na koniec, bo chciałam się pochwalić. Słuchajcie, mierzę sobie, ile kroków dzisiaj zrobiłam. I zrobiłam ponad 13 tysięcy kroków. W końcu jednak poszłyśmy na spacer i pochodziłyśmy całkiem długo. Czekajcie, ile to było? Z jakieś 50 minut w jedną stronę, coś takiego. My z Aleksą zazwyczaj robimy dłuższe spacerki, takie 2 godziny w jedną stronę. No półtora to minimum, ale dziś było tak na szybko. Z tego co czytałam, to 13 tysięcy kroków, to jest bardzo dobry wynik. Także żegnam się tak bardzo pozytywnie z wami z aktywnego dnia dzisiaj. Chociaż jak zwykle w moim życiu było trochę fuck upów.